Siemianowice Śląskie były w ostatnim czasie miejscem wyjątkowo bulwersującego przestępstwa, na które szybko zareagowała policja. Chodzi o wykorzystanie finansowe seniorów. Służby rozpoczęły dochodzenie. Siemianowice Śląskie stały się właśnie miejscem wielkiego oszustwa. Chodzi o wyłudzanie pieniędzy od seniorów, którzy nie wiedzieli, na jaki cel w istocie je przeznaczają. Sprawa oszustów trafiła już na policję, a śledztwo zostało rozpoczęte. Wiele zależy jednak od innych mieszkańców miasta. Dochodzenie może zakończyć się znacznie szybciej, jednak zależy to od konkretnej pomocy. Policja zamieściła w internecie portrety pamięciowe dwóch mężczyzn, którzy mieli być sprawcami całego zamieszania. Powstały one przy współpracy z poszkodowanymi, którzy szybko powiadomili odpowiednie służby o zaistniałym wydarzeniu. Siemianowice Śląskie, policja szuka przestępców. Informacje przekazane przez policję nie są zbyt rozbudowane, jednak śledczy liczą na to, że uda się w najbliższym czasie poznać więcej szczegółów dotyczących sprawy. Chodzi o dwóch mężczyzn w wieku około 30 lat, którzy zdecydowali się na oszukiwanie najstarszych mieszkańców miasta. Za cel wzięli sobie właśnie Siemianowice Śląskie. Chodzili oni po mieście podając się za pracowników firmy energetycznej. Pukali do drzwi kolejnych emerytów i informowali, że mają do przekazania zwrot za nadpłatę. Najczęściej prosili o rozmienienie banknotu 200-złotowego. Nie znamy dokładnych szczegółów ich działania, jednak wiemy, że w ten właśnie sposób zyskali kilkadziesiąt tysięcy złotych. Cała akcja miała miejsce najprawdopodobniej 14 stycznia. Okazało się jednak, że emeryci nie dali się tak łatwo oszukać. Sprawa szybko trafiła na policję, która postanowiła zająć się sprawą. Błyskawicznie zlecono stworzenie portretów pamięciowych sprawców, co udało się zrobić dopiero po ponad miesiącu od samego przestępstwa. Podane zostały także fakty, które mają ułatwić identyfikację obu mężczyzn. Siemianowice Śląskie, portret pamięciowy sprawców. W materiałach prasowych policji znalazły się portrety pamięciowe, które najprawdopodobniej pomogą znaleźć oszustów. Dowiedzieliśmy się również, że nosili oni przezroczyste rękawiczki, prawdopodobnie w celu uniknięcia możliwości pozostawienia wszelkich śladów, oraz czapki z daszkiem, które miały uwiarygodnić ich pracę w firmie energetycznej. Policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które twierdzą, że mogły mieć kontakt z przestępcami. Z policją porozumieć się można poprzez połączenie telefoniczne na numer 32 35 96 255, 32 35 96 201 lub 112.
Współpraca ze służbami jest w tej sytuacji kluczowa, bo bez niej może być bardzo trudno ustalić dokładne personalia sprawców kradzieży.